Cześć. W tym rozdziale opowiemy sobie troszeczkę o architekturze tego całego rozwiązania. Opowiemy sobie, jakie komponenty składają się na Kubernetesa i jak to wszystko działa i rozmawia ze sobą. Patrzymy teraz na diagram z dokumentacji Kubernetesa, z oficjalnej dokumentacji. Ja pozwoliłem sobie przerzucić go tutaj i troszeczkę sobie z jego pomocą opowiemy. Pierwszą z aplikacji, którą sobie umówimy, będzie aplikacja Kubelet. Wszędzie tam, gdzie chcemy dołączyć nasz komputer do klastra Kubernetesowego, musimy uruchomić Kubeleta. Od Kubeleta zaczyna się w ogóle cała interakcja z klastrem. Bez Kubeleta nie ma węzła. Kubelet ma przede wszystkim jedną odpowiedzialność. Rozmawia z runtime'em kontenerowym. W naszym przypadku jest to Docker. Natomiast może też działać z różnego rodzaju konkurencją Dockera. I zleca zadania takiemu runtime'owi. Czyli mówi Dockerowi, uruchom taki kontener z takimi parametrami, bądź mówi, ten kontener nie jest już potrzebny, usuń go i tak dalej. Czyli to jest to miejsce, które zleca procesowi odpowiedzialnemu za konteneryzację, uruchamianie kontenerów. Czyli Kubelet jest aplikacją, która musi się uruchomić na każdym węźle, niezależnie czy to na masterze, czy to na workerze, jednym, drugim bądź trzecim. Skąd Kubelet wie, czy kontener ma zostać uruchomiony, jak ma być uruchomiony, kiedy ma zostać wyłączony i tak dalej. No, uzyskuje te informacje z innego miejsca z klastra, mianowicie z API serwera. API serwer musimy mieć przynajmniej jeden na naszym klastrze. Przyjęło się, że na nodach typu master uruchamiamy również API serwer. API serwer jest to swego rodzaju serce klastra. Wszystkie usługi Kubernetesa komunikują się przez niego, a także użytkownik, który wysyła swoje YAML-e, który uruchamia polecenia kubectl-a, również z tym API serwerem rozmawia. To on waliduje, czy taki przysłany YAML może być uruchomiony na tej wersji klastra i tak dalej, i tak dalej. To on przekazuje wszystkie informacje, o które proszą inne usługi. To on zapisuje, jaki jest aktualny stan klastra. Pytanie, skąd API serwer wie, jaki jest stan klastra, a dokładnie, gdzie sobie ten stan klastra trzyma? Trzyma go sobie w bazie danych. W bazie danych etcd, to jest baza danych klucz-wartość. Pod pewnymi kluczami leży pewna wartość, ona coś określa. Z etcd sobie to dokładnie jeszcze pokażemy w kolejnych lekcjach. Trzeba wiedzieć, że etcd jest miejscem, w którym się cały stan klastra przechowuje. Jeżeli zrestartujemy nasz klaster, to tam są zapisane informacje, co na tym klastrze jest uruchomione i Kubernetes będzie starał się uzyskać taki stan po restarcie. Najpierw wyciągając sobie informacje, co się dzieje tutaj, co jest zapisane tutaj. Etcd to jest baza danych, która potrafi się klastrować, to znaczy można uruchomić wiele węzłów samego etcd i skonfigurować je tak, aby działały ze sobą. No i tutaj również się przyjęło, że wszędzie tam, gdzie uruchamiamy mastera, no to można uruchomić też etcd, tak aby zwiększyć niezawodność i trzymać kopię bazy danych na kilku maszynach. Gdy przyjdzie do nas jakieś zadanie z kubectl-a od użytkownika, czyli gdzieś z zewnątrz, no to przyjdzie ono sobie do API serwera. API serwer stwierdza, no to jest nowe zadanie, etcd nic o nim nie wie, trzeba by je uruchomić. No to
API server odpyta Kube Schedulera, co z tym zrobić. Kube Scheduler to jest program, który posiada wiedzę na temat tego, co się dzieje na klastrze, jeśli chodzi o zasoby. To tam są podejmowane decyzje, na jaki węzeł trafi poszczególne zadanie. Jeżeli żądamy sobie zasoby, o żądaniu zasobów będzie lekcja, no to Kube Scheduler będzie się dowiadywał, czy wystarczy zasobów dla danego poda, dla danego kontenera, no i czy w ogóle możemy go uruchomić, a jeżeli możemy go uruchomić, to gdzie? No i gdy już otrzymamy właściwą decyzję, no to potem, oczywiście w dużym uproszczeniu, Kubelet nam taki kontener, taki pod uruchomi na wybranym przez Kube Schedulera węźle. Idźmy sobie dalej w naszych rozważaniach. Mamy uruchomiony deployment na naszym klastrze. No i zażądaliśmy zmiany ilości replik. Wyedytowaliśmy sobie config, zmieniliśmy wartość. No i chcielibyśmy, aby było z jednego na przykład 5 podów teraz. No to gdy zmieni się taki stan, gdy API server zauważy taką zmianę, będzie rozmawiał również z Kube Controller Managerem. Kube Controller Manager jest odpowiedzialny za pilnowanie kontrolerów na klastrze. I istnieje na przykład Replication Controller, który w takiej sytuacji musi odpowiednio zadziałać. No i to Controller Manager właśnie jest odpowiedzialny za sprawdzanie stanu klastra, no i pozwalaniu, zmienianiu odpowiednio stanów, tak aby przejść ze stanu jednego w stan drugi oczekiwany. Ostatnim elementem na tym diagramie jest Kube Proxy. Kube Proxy, jak widać, jest uruchomiony na wszystkich nodach i Kube Proxy jest tylko jednym z kilku elementów, które na klastrze Kubernetesa znajdują bądź mogą się znaleźć i są związane z siecią na klastrze. Kube Proxy to aplikacja, która pozwala na tworzenie łączności pomiędzy podami. Jeżeli stworzymy sobie pod, który będzie w środku uruchamiał nasz frontend, ale będziemy nasz backend mieli w innym podzie i będziemy chcieli prowadzić między nimi łączność, no to Kube Proxy jest aplikacją, która zapewni nam takie właśnie połączenie. Aby można było się między podami komunikować, to każdy pod musi wystawić również serwis i my będziemy sobie o tym w odpowiedniej jeszcze lekcji o tym mówili. Przejdźmy sobie jeszcze przez takie podsumowanie. Kubelet to jest główna aplikacja w Kubernetesie, to znaczy tam, gdzie znajduje się Kubelet, tam uruchamia się węzeł kubernetesowy. Bez Kubeleta nie ma węzła. Kubelet jest odpowiedzialny za uruchamianie kontenerów, za ich zwijanie w odpowiednim momencie i aby uzyskać informację, co ma w danej chwili uruchomić, co ma w danej chwili wyłączyć, komunikuje się z API serwerem. No i Kubelet to jest miejsce, w którym określamy, czy dany węzeł to jest master, czy to jest worker, bądź czy obie te role ma Kubelet wykonywać. Warto tu też wspomnieć o klastrach wysokiej dostępności, z angielskiego high availability. I takie klastry posiadają kilku masterów. I największy poziom niezawodności zapewnimy wtedy, gdy również inne usługi Kubernetesa, takie, które uruchamiamy na masterach, będą uruchomione kilkukrotnie. Robi się to po to, aby klaster dalej działał w sytuacji, kiedy jeden z masterów zostanie wyłączony. Wtedy jego rolę, odpowiedzialność za cały klaster przyjmuje inna maszyna. W
W przypadku, gdy mamy tylko jednego mastera, gdy ten jeden master się rozsypie, no to cały klaster wtedy przestaje działać. Kubernetes API Server, programik, który pozwala innym usługom Kubernetesa rozmawiać ze sobą. To on prowadzi komunikację z poszczególnymi usługami i z użytkownikami klastra za pomocą kubectl-a, bądź też, jako że jest to również restowe API, można odpowiedniego JSON-a wysłać do API serwera i również zostanie odpowiednio zinterpretowany i uruchomiony na klastrze. Kubectl część plików YAMLowych, które napiszemy, sprawdza, natomiast część może zrobić dopiero sam klaster. No i to również z API serwera wróci informacja, że do danego poda nie wolno już zmodyfikować, bo to pole zostało ustawione, bądź że dany pod nie działa, więc nie możemy się do niego zaegzekować i tak dalej, i tak dalej. Również API serwer będzie informował o takich rzeczach. Musi on być włączony, aby klaster mógł działać. To znaczy, jeżeli mieliśmy jednego mastera i API serwer nam nie działa, no to nie będziemy mieli możliwości pracy z naszym klastrem. Dlatego jeżeli mamy kilku masterów, no to po wyłączeniu się pierwszego API serwer zostaje od razu uruchomiony na drugim. Jest również opcja utrzymywania wielu API serwerów na klastrze. Szczególnie jest to warte wtedy, gdy mamy bardzo dużo workerów. No bo API serwer jako taki centralny punkt komunikacji jest poddany bardzo dużym obciążeniom. Szczególnie gdy naszych nodów, gdy naszych podów mamy dużo. No i pojawiają się pomysły uruchamiania kilku API serwerów, aby zyskać na stabilności takich bardzo dużych klastrów. To bardziej jako taka ciekawostka. Etcd, jak wspomniałem na diagramie, jest to baza danych. Tam znajdują się informacje o tym, co jest w danej chwili na klastrze uruchomione, w jakim jest stanie itd. Jeżeli doprowadzimy do utraty etcd albo danych z etcd, no to tracimy stabilność klastra. Dlatego też w klastrach wysokiej dostępności przyjęło się uruchamianie etcd na kilku węzłach, tak aby gdzieś tam minimalizować ryzyko utraty tych danych, aby etcd było stabilne. No i to API server komunikuje się z etcd i to API server żąda dokonywania zmian odpowiednio w etcd. Na koniec jeszcze parę słów o sieci Kubernetesie. My sobie na tym diagramie pokazaliśmy tylko kubeproxy, który, jak wspomniałem, za pomocą serwisów pozwala na łączność między podami. Natomiast trzeba zapewnić również łączność pomiędzy węzłami na takim klastrze. No i służy do tego odpowiedni plugin sieciowy, który sobie doinstalujemy razem z Kubernetesem. Popularnymi jest na przykład Flannel, jest na przykład Calico. I tworzy on nam sieć, po której będą się komunikowały m.in. pody, które są rozrzucone na różne węzły. Dodatkowo na klastrach kubernetesowych przydaje się usługa DNS i jest ona, konieczność instalacji takiej usługi DNS jest spowodowana tym, że gdy uruchomimy jakiś pod, no to nie wiemy, jaki on będzie miał IP. Jest po prostu z jakiejś puli przydzielony taki adres, no i on się będzie zmieniał. Więc jeżeli chcemy połączyć ze sobą kilka usług, no to przydałoby się, aby komunikować się po odpowiednich nazwach. No i właśnie tą komunikację po nazwach zapewni nam serwer DNS, który sobie zestawimy na naszym klastrze. Dzięki za uczestnictwo w tej lekcji. To była taka teoretyczna lekcja. Musieliśmy sobie taką zrobić, aby sobie troszeczkę popowiadać. Na poziomie takim początkującym nie potrzeba jakoś szczególnego, większego zgłębiania tego tematu. Warto po prostu wiedzieć, jakie tam usługi na klastrze sobie działają i jak ze sobą rozmawiają i poznać taki ogólny schemat, jak Kubernetes działa. Natomiast jeżeli ktoś jest dociekliwy, no to można sobie jeszcze w dokumentacji Kubernetesa doczytać. Ja kilka linków do tej lekcji dołączę, także będzie można sobie poszerzyć jeszcze troszeczkę wiedzę. Dzięki za uczestnictwo w tej lekcji. Zapraszam do kolejnej lekcji
na temat architektury Kubernetesa. Cześć. Po tym teoretycznym omówieniu sobie, jak działa Kubernetes, zajrzyjmy do środka i spróbujmy sobie te usługi zlokalizować. Czyli wpiszemy sobie kubectl get namespaces. No to zostanie ich tam kilka zwróconych, które aktualnie mamy. No i jedno z nich będzie kubesystem. Pobierzmy sobie pody, które są uruchomione w tym namespace'ie właśnie. Kubectl get pod minus n name system. No i tutaj znajdziemy listę wszystkich uruchomionych komponentów. W zależności od tego, jak wystawiliśmy nasz klaster, ile mamy węzłów, tutaj ta lista może się różnić i zmieniać. W kolejnych również wersjach Kubernetesa się to zmienia, dochodzą czasem nowe, odchodzą. Na GCP na przykład pojawi się tutaj prawdopodobnie FluentD, inna dodatkowa usługa związana z logami. Tak więc jest to zmienne, natomiast kilka tych podstawowych usług zawsze tutaj będzie. Jeżeli będziemy mieli kiedykolwiek jakieś problemy z klastrem Kubernetesa, to jest na przykład będziemy mieli problem z łącznością, usługi, które sobie wystawiliśmy, nie działają na nim, coś jest generalnie nie tak, warto sobie sprawdzić, co się dzieje w tym namespace'ie. Czyli tak jak ja teraz sobie wylistowałem tą listę podów, zobaczyć, co tutaj jest i zobaczyć, w jakim one są stanie, czy się któryś z nich nie wysypuje. Jeżeli tak, można sobie sprawdzać jego logi, robić describe'a, próbować zdiagnozować, co się dzieje. Tak samo możemy sobie każdy z tych podów, z każdego kontenera z tych podów możemy sobie wyciągnąć logi. Przed kubectl logs możemy sobie zobaczyć, co się dzieje w naszym API serwerze. Minus namespace oczywiście trzeba dodać kube system. No i dostajemy sobie gdzieś tam zwrotkę, co się ostatnio działo w API serwerze. W przypadku jakichś problemów, no będą z pewnością one się tutaj w tym logu pojawią. Tak więc te usługi, które składają się na działanie klastra samego w sobie, uruchomione są właśnie w namespace'ie kubesystem. Natomiast ktoś uważny mógłby stwierdzić przed chwileczką, gdy sobie pokazywaliśmy, co w tym podzie siedzi, że nie ma tam kubleta. No jest pewien powód, dlaczego tak jest. Kubelet jako usługa, która ma mówić, który Docker powinien być uruchomiony, który kontener powinien być uruchomiony, który powinien zostać zakończony, sama niekoniecznie powinna znajdować się w Dockerze. No i były różne próby uruchamiania kubeleta w Dockerze, w różnych architekturach czasem tak się robi, na różnych klastrach. Natomiast bardzo często jest też rozwiązanie, że jest uruchamiany przynajmniej fragment kubeleta albo usługa, która pilnuje, by kubelet był uruchomiony w Dockerze za pomocą systemd. Za pomocą unitu systemd. No i możemy sobie spróbować taki unit odnaleźć, czyli zaschować się na nasz węzeł. Ja używam jeszcze w tej lekcji minikuba i uruchomię sobie minikube ssh i możemy sobie zrobić na początek polecenie systemctl status kubelet. No i dostajemy zwrotkę. Jest kubelet aktywny. Tutaj znajduje się jego serwis, tutaj znajduje się jego unit. Tutaj mamy listę parametrów, z jaką został uruchomiony przez minikuba. No i mamy też ostatnie zdarzenia, mamy log kubeleta. Jeżeli mamy jakieś problemy z klastrem, możemy sobie zajrzeć, czy kubelet działa, czy nie ma tutaj w kubelecie jakichś logów, które informowałyby, że coś dzieje się złego. Możemy sobie również jeszcze zobaczyć unit file, czyli systemctl edit --v.
full kubelet. Można by to zrobić jeszcze jako administrator, czyli sudo sobie dopiszemy. No i będziemy mogli sobie zobaczyć, jak jest ten kubelet tutaj uruchamiany. Gdy zrobimy sobie polecenie docker.ps, no to nie znajdziemy tutaj kubleta, ale znajdziemy go oczywiście na liście procesów, które są uruchomione w tym minikubie. Gdy zrobimy docker.ps, sobie jeszcze tutaj zgrepować. Tak więc kubelet w przypadku minikuba zdecydowanie działa poza dockerem. Czasem w taki sposób uruchamia się też na przykład etcd, albo uruchamia się tak, aby działało w dockerze, ale zarządza tym etcd, tym uruchomieniem w dockerze zarządza systemd, czyli nie robi się odpowiedniego zapisu poda dla etcd. Tutaj tak nie jest, tutaj jest etcd uruchomione na poziomie Kubernetesa, a jak jest to zrobione, to sobie jeszcze w innej lekcji zupełnie opowiemy. Jako że już jesteśmy w tym miejscu, powiedzmy sobie jeszcze o jednej rzeczy, o której obiecałem, że powiem. Mianowicie chodzi mi tutaj o program Pauza, który jest uruchamiany w Dockerze. My już sobie we wcześniejszych lekcjach wspominaliśmy, że coś takiego jest, natomiast wtedy obiecałem, że w rozdziale o architekturze powiem. No i sobie teraz możemy tutaj kilka słów o tym powiedzieć. Najpierw sobie zobaczmy, że te pauzy tutaj faktycznie są. Zróbmy sobie docker.ps. To oczywiście trzeba zrobić na maszynie z minikubem w środku, żeby to widzieć. No i mamy tutaj uruchomione kontenery, które uruchomił nam Kubernetes. One wszystkie tutaj zaczynają się od odpowiedniego skrótu. Mają sobie obrazy z taką nazwą. No oczywiście, jeżeli sobie uruchomimy cokolwiek innego, jakiegoś Nginxa, ale przez Kubernetesa, no to również tutaj się pojawią odpowiednio takie kontenery. I z każdym podem, który stworzymy, stworzy się również kontener pauza. Ja tutaj nie mam żadnych innych procesów niż kubernetesowe, czyli jak sobie zrobimy docker.ps, to tylko i wyłącznie rzeczy, które Kubernetes nam uruchomił, tu są. No i możemy sobie zliczyć docker.ps wc-l, 29 kontenerów w tej chwili. No i jeżeli sobie zrobię docker.ps grep pauza pause wc-l, no to jest ich 14, czyli niemal połowa kontenerów, które są tutaj uruchomione, to jest ta pauza. Każdy pod uruchomiony przez Kubernetesa to jest uruchomienie również pauzy. Po co Kubernetes potrzebuje taki kontener? To jest taki kontener incognito. Jeżeli my sobie wypisujemy informacje na temat naszego poda, no to my nie mamy świadomości, że tam jest jakiś ekstra jeszcze kontener uruchomiony. No tak się składa, że jest. Jest to zrobione po to, aby w przypadku restartów kontenerów innych w naszym podzie dalej jakaś informacja o tym podzie została. Gdy uruchomimy sobie pod, no to pod dostaje adres IP. Mamy możliwość komunikacji z kontenerami, które są w środku. Jeżeli będziemy mieli tylko jeden kontener i on się zrestartuje z jakiegoś powodu, to Kubernetes straciłby całą tą informację z Dockera, jaki on ma adres IP i tak dalej, i tak dalej. No a my byśmy chcieli, żeby te informacje o sieci przytrzymać, aby przytrzymać informacje o stanie, aby widzieć, że w Dockerze jakiś kontener związany z tym podem dalej istnieje, żeby wiedzieć, że ten pod dalej tam jest. I to jest właśnie rola tej pauzy. To jest proces, który nic nie robi, ale jest i daje kubletowi informację, że w Dockerze jest dalej coś z tym podem związane, uruchomionego. Jeżeli byśmy jakiemuś procesowi zniszczyli taki kontener pauzy, znaczy byśmy go usunęli, no to Kubernetes stwierdza, trzeba ten pod zrestartować, no bo nie ma już tej informacji, że ten dany pod działa. Można sobie taki przykład zrobić, uruchomić sobie jakiegoś Nginxa i odnaleźć tą pauzę związaną z tym Nginxem, a następnie sprawdzić,
czy nasz pod był restartowany. Sprawdzić sobie po prostu na liście podów, co się stało. Ważną jeszcze informacją, taką może architektoniczną, jest też to, że pauza ma dostęp do wszystkich wolumenów, które podmontujemy pod dany pod. No, brzmi to rozsądnie, tak jak sobie pisaliśmy wolumeny w naszych YAMLach, które podmontują się do poszczególnych podów, no to wiemy, że z każdego kontenera uruchomionego w podzie możemy się dostać do wolumenu. No i tak samo również ta pauza ma do nich dostęp. Jeżeli byśmy jakiemuś procesowi zniszczyli ten kontener z pauzą, no to kubelet stwierdziłby, że trzeba takiego poda zrestartować. Zauważyłby ten problem i po prostu zrestartowałby go. I możemy sobie teraz jeszcze taki przykładzik na koniec tej lekcji zrobić. Sobie spojrzę na drugim terminalu na mojego namespace'a kubectl get po -n cube system. No i mam sobie tutaj pody. No i na przykład controller manager jest taki pod. On nigdy tutaj jeszcze nie był zrestartowany. Tak, on tak charakterystycznie działa. No to znajdźmy jego pauzę tutaj w Dockerze, w tym drugim terminalu. Możemy sobie skopiować na przykład controller docker.ps grep controller. No i zwracają nam się dwa kontenery, ten właściwy, ta aplikacja, no i ta pauza, tak? No i możemy sobie teraz troszeczkę zepsuć nasz klaster na chwilę. Oczywiście spokojnie, Kubernetes tutaj wykorzystując swoje mechanizmy z powrotem nam ten kontroler postawi. No a my sobie zróbmy docker rm-f. No i id tego kontenera. No i usunął go. Zgrepujmy i proszę bardzo, oba te procesy już od razu wstały. I to, co jest ważne, by tutaj pokazać, został zrestartowany cały pod, czyli wszystkie kontenery w nim. Ten główny proces, ten nazwijmy ten proces biznesowy i ten dodatkowy proces pauza. No jak sobie wrócimy do tamtego terminala, no to zobaczymy oczywiście, że doszło do restartu. Restart jest już jeden. Także takie jeszcze proste doświadczenie na koniec. Dzięki za uczestnictwo w tej lekcji o architekturze trochę bardziej praktycznej. No i do usłyszenia na kolejnej. Cześć. Cześć. W tej lekcji zajrzymy sobie do wnętrza naszego etcd i spróbujemy sobie odnaleźć klucze, które etcd tam przechowuje, a także podejrzymy sobie jakąś wartość jednego z kluczy. Za łączenie z etcd odpowiada program etcd.ctl. To znaczy nie tylko za łączenie, a za całą interakcję z naszym klastrem etcd, z naszą bazą danych, odpowiada taka aplikacja, no i musimy ją posiadać, aby się połączyć. Etcd praktycznie zawsze już teraz we wszystkich instalacjach Kubernetesa jest zainstalowane w oparciu o użycie certyfikatów. Czyli jeżeli chcemy się połączyć z takim etcd, no to również musimy mieć certyfikaty do etcd, do naszego klastra. Wszystkie te rzeczy znajdą się na maszynce z minikubem. Tak więc, żeby już nic nie instalować w systemie, nie przerzucać tych certyfikatów, to po prostu sobie wejdziemy do minikuba, a następnie do kontenera z etcd. Minikube SSH. Wejdziemy sobie do naszego kontenera z etcd, czyli docker.ps grep etcd. Taki ma tutaj numerek. Kopiujemy go sobie, docker exec -it, id kontenera i sh. No jesteśmy w środku. etcd.ctl. Jest taki programik, dostaliśmy jego help na ekran.
Jako, że ETCD się bardzo intensywnie swego czasu rozwijało, powstało kilka wersji ETCD i kilka wersji API. Aby połączyć się z klastrem, trzeba użyć odpowiednich przełączników w zależności od używanej wersji API. I my tutaj będziemy potrzebowali wersji najnowszej, wersji trzeciej. I musimy sobie przy każdym poleceniu związanym z etcd eksportować taką flagę. etcd.ctl podłoga API równa się 3. No i podajemy sobie aplikację etcd.ctl. No i po kolei musimy podać wszystkie potrzebne klucze, certyfikaty. Najpierw certyfikat CA, minus minus CA cert. No i ścieżkę do niego. Tak jak wspomniałem, ten certyfikat znajduje się w tym kontenerze, w katalogu var lib minikube certs etcd CA CRT. Następnie potrzebujemy klucz, minus minus key. On się znajduje w podobnej ścieżce. Lib minikube certs etcd server.key. No i jeszcze certyfikat. Również z tej ścieżki var lib minikube certs etcd server crt. No i teraz, gdy mamy potrzebne rzeczy, które są, aby dokonać autentykacji w etcd, aby serwer etcd nas wpuścił, możemy wpisać, jakie polecenie chcielibyśmy sobie tam wykonać. No a my sobie wpiszemy polecenie get slash, czyli pobierzemy sobie wszystkie klucze i żeby nie pobrało nam wartości, to sobie tutaj dopiszemy jeszcze case only. I jeszcze, żeby nam nie zasypać ekranu, możemy sobie dopisać jeszcze opcję prefix. Domyślnie, jeżeli nie podamy adresu IP, no to właśnie etcd.ctl łączy się z lokalnym etcd, no czyli z tym, które jest uruchomione w tym kontenerze. Zawołajmy to polecenie i dostaliśmy listę kluczy z bazy danych etcd. Możemy sobie przejrzeć tą listę. Tutaj są zapisy o wszystkich uruchomionych bytach Kubernetesa, wszystkich obiektach, nawet takich, których sobie niespecjalnie omawialiśmy. Role bindingi na przykład, service account, to są wszystko takie rzeczy, których w tym kursie nie będziemy poruszać. Można sobie o tych rzeczach poczytać. Uznałem je za takie mniej ważne, aby w takim początkującym kursie o nich wspominać. Są config mapy, były secrety, cluster role, informacje, jak ma działać poszczególny węzeł, API, jakie mamy w naszym Kubernetesie dostępne, czyli to wszystko, co jest potrzebne Kubernetesowi, znajduje się tutaj w środku. No i oczywiście, jeżeli sobie byśmy dopisali jakiegoś poda, byśmy sobie uruchomili, no to on się tutaj pojawi. Możemy sobie w drugim terminalu zrobić kubectl run minus minus image nginx, to nam uruchomi deployment z nginxem. Gdy wykonamy sobie to polecenie ponownie, grapniemy sobie po nginxie, no to znajdziemy informację, że jest taki pod. Znajdziemy więcej rzeczy, bo wszystkie eventy, które na przykład pojawiłyby się w describe, są osobnym kluczem. Informacje o deploymencie, informacje o podzie, informacje o replika secie. Wszystko to będzie w tej bazie danych zapisane. Jeżeli chcielibyśmy przeczytać, podejrzeć, co znajduje się pod jakimś kluczem, no to po prostu wykonujemy na nim polecenie get bez takich opcji, jak ja tutaj podałem. Powodują one wypisanie. Jeżeli zrobimy coś takiego, to wypiszą nam się wszystkie klucze
wartości wszystkich kluczy, to będzie bardzo dużo outputu. No ale jeżeli wkleimy sobie tutaj jakiś inny jeden klucz, na przykład co się działo w tym evencie, no to dostaniemy jakąś zwrotkę. Pamiętajmy, że te informacje są tutaj zapisane w taki kubernetesowy jakiś sposób, jemu tylko znany, odpowiednio serializowane, więc niekoniecznie one tak plain textem łatwo są czytelne. Natomiast wystarczająco widzimy tutaj, że to jest ta wiadomość, która się pojawia przy poleceniu describe, w którym możemy sobie zobaczyć listę eventów. To jest ta pierwsza wiadomość, która mówi nam, do jakiego węzła przypisano dany pod. Czyli mamy jego nazwę, mamy również węzeł. Samo etcd.ctl potrafi oczywiście więcej. Można sobie na liście comment w helpie sprawdzić, co jeszcze możemy zrobić. Na przykład tutaj jeszcze mogę pokazać, zamiast get jakiś klucz, możemy sobie wpisać member list. Bez myślnika, tylko ze spacją, przepraszam. No i dostaniemy listę węzłów etcd, tak? Czyli możemy sobie zestawić klaster etcd. Tak jak wspomniałem, możemy mieć tych etcd więcej, które będą się wzajemnie replikować. Tutaj jest tylko jeden, no ale tutaj dostajemy ich listę. No i ich odpowiednie adresy i porty, pod którymi to etcd działa. Dzięki za tą krótką lekcję. Do usłyszenia na kolejnej. Cześć. Cześć. Opowiemy sobie na tej ostatniej lekcji tego rozdziału, czym są pody statyczne. Okazuje się, że pody procesów odpowiedzialnych za działanie klastra, te, o których sobie mówiliśmy, nie są uruchomione w taki klasyczny sposób. Pody te są co prawda widoczne i zarejestrowane w API serwerze, natomiast API serwer nie ma możliwości ich modyfikacji. Ich opis, ich konfiguracja znajduje się w innym miejscu i właśnie sobie pokażemy gdzie. Zasesjonujmy się na naszego minikuba. Minikube będzie miał taki katalog. ls etc kubernetes manifests. Sobie zrobimy tutaj jeszcze minus la. Sobie zobaczymy, że one mogą być modyfikowane tylko przez roota. Spójrzmy sobie na ich nazwy. Wyglądają dosyć znajomo, prawda? Są tutaj definicje API serwera, schedulera, control managera, etcd. Tak więc znaleźliśmy miejsce, w którym część z tych usług jest skonfigurowana. Czyli to nie jest tak, że instalator w czasie uruchamiania Kubernetesa zrobił kubectl apply i tego YAMLa, tylko ten YAML został tutaj wrzucony i to on definiuje, jak ma się każda z tych usług zachowywać. Wejdźmy sobie do tego katalogu. No i spójrzmy sobie, co na przykład siedzi w tym API serwerze. Jako, że plik należy do roota, no to trzeba zrobić sudo cat kube api server. No i mamy tutaj listę wolumenów, no certyfikaty, porty, różne rzeczy, całe mnóstwo parametrów, które są do api serwera przekazane, sporo tego. No i takie podstawowe rzeczy jak to, że to jest pod i tak dalej. Także jest to całkowicie poprawny plik YAMLowy. Dlaczego chcielibyśmy, aby on był wrzucony tutaj? I co to jest w ogóle za katalog? Ten katalog jest monitorowany przez kubeleta. Jeżeli kubelet zauważa, że pojawił się w tym katalogu plik YAMLowy, to próbuje go zastosować. No i uruchamia taki pod, czyli uruchamia kontenery w Dockerze. One mogą być związane tylko i wyłącznie z tym nodem, na którym ten kubelet został uruchomiony. Czyli jeżeli uruchomimy poda tutaj, na tym nodzie, to mamy pewność, że on zostanie zeschedulowany właśnie na tego noda. W przypadku podów statycznych, to kubelet jest odpowiedzialny za pilnowanie, czy ten
kontener działa. Jeżeli zauważy, że on się wyłożył, no to kubelet będzie od razu próbował go podnieść. Informacje o takim podzie statycznym są przekazane do API serwera. API serwer ma zapisane o nim informacje, natomiast nie można go z poziomu API serwera zmieniać. Tylko i wyłącznie kubelet go kontroluje i zmiany w tym pliku go kontrolują. Jako że pliki te są własnością roota, no to żeby dokonywać faktycznych zmian w takich kontenerach, należy mieć uprawnienia roota, aby edytować te pliki. Zrobimy sobie teraz ćwiczenie, w którym uruchomimy sobie swojego statycznego poda z Nginxem. Tego samego poda, który sobie uruchomiliśmy gdzieś tam na początku tego kursu. Aby utworzyć poda statycznego, musimy stworzyć tutaj plik. No, będzie to Nginx, więc plik możemy nazwać nginx.yaml. Tak się niestety składa, że na tej maszynce z minikubem jedyny edytor tekstu to VI, więc musimy sobie tu z niego skorzystać. Dodatkowo ten plik możemy edytować tylko jako root. To jest pisać w tym katalogu możemy tylko będąc rootem, więc musimy wpisać sudo VI, no i nasza nazwa nginx.yaml. Naciskamy I, aby można było tutaj wpisywać. No i ja sobie tutaj wkopiuję tą definicję tego poda z Nginxa. Ten pod jest jak najbardziej dostępny w materiałach. Także można sobie wkleić. No i naciskamy Escape, dwukropek W oraz Q, aby stąd wyjść. No i plik nam się zapisał. Teraz otworzymy sobie drugi terminal i zróbmy sobie polecenie kubectl get pods. No i zobaczymy, że ten Nginx się pojawił. Tutaj minikube jest tak zrobiony, że do każdego poda statycznego dopisywany jest to myślnik minikube. No i ten pod jest w stanie running i sobie działa. Oczywiście kubectl delete po Nginx minikube zwraca nam, że on został usunięty, ale kubelet od razu to widzi. Stwierdza, ja dalej mam go w katalogu z podami statycznymi, trzeba go podnieść. No i znowu to się dzieje. Czyli aby usunąć taki pod, no to trzeba usunąć ten plik stąd. Czyli jako root usuwamy nginx.yaml. No i wracamy do tego terminala. I już go nie ma. Bardzo szybko kubelet nam go zlikwidował. Dzięki za uczestnictwo w tej lekcji. Do usłyszenia w kolejnym rozdziale. Cześć!